to postać kosmiczna, fantastyczna jak z baśni. Astronomia jej pasją i manią, planet, gwiazd i galaktyk tajemnice objaśni. Ruszaj w drogę wraz z małą Uranią. Czas ma za nic i przestrzeń, krążąc wciąż po wszechświecie. Prędkość światła wiadomo ma w nosie, to jest mała Urania. Razem z nią zrozumiecie, co naprawdę się dzieje w kosmosie. Bobudka, koniec hibernacji. Ale zmarzłam. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy na miejscu. Weszliśmy na orbitę planety Pirx. To... planety Pirx? Nie ma takiej planety. Nie ma w naszym Układzie Słonecznym. To planeta krążąca wokół gwiazdy Solaris. O! No to musimy tu wylądować. Włączam dronę i łazika. Koniec lenim chowania. Pirx to gazowy olbrzym. Jak Jowisz? Zgadza się. Nie ma twardej powierzchni. Nie ma na czym lądować. Robi, a może wylądujemy na tej zielonej planecie? Pip! To nie jest planeta, to Ion, księżyc Pirxa. A co się tak mieni i faluje na jego powierzchni? To ocean. Nazywa się Tichy. Pokrywa prawie cały glob. Ocean Tichy? Co to za nazwa? Może Cichy albo Spokojny? Dziwnie się nazywa. I dziwnie zachowuje. Jak to możliwe? Planeta Pirx krąży wokół gwiazdy Solaris po bardzo wydłużonej orbicie. Aha, czyli czasami jest dużo bliżej, a czasami dużo dalej od gwiazdy? Dlatego gwiazda raz działa mocniej, raz słabiej na Księżyc swojej planety. Gwiazda działa mocniej niż planeta? Niekoniecznie, ale to i tak wystarczy, żeby po pewnym czasie wyrzucić Księżyc z jego orbity. Och, tak. No to Ion powinien już dawno odfrunąć od Pirxa. No jakoś nie odfruwa. Otóż to, przyjrzyj się uważnie. Nadzwyczajne. Ocean wybrzusza się i co chwila kurczy. Jakby zmieniał kształt całego globu. Dzięki temu Księżyc Ion raz pobiera, raz oddaje energię swojej planecie, czyli Pirxowi. I dzięki temu utrzymuje się na orbicie. Aha, to są chyba te siły... siły... pływowe. Właśnie. Siły pływowe. To... O! Wylądowaliśmy. Wylądowaliśmy na brzegu oceanu. Robi, to chyba jedyna wyspa na tym globie. Ocean faluje, a nie ma wiatru. Tichy. Cicho. Słyszałam jakieś dźwięki. Czy to ocean tak śpiewał? A pętuła mnie w dziosek, te będy gruwaśnie, w koczturmiela weprząchnie, kostrą bajtę spoczy. Oproszędły z nimęci, wyświrle uwzroczy, a korśliwe borsacze do gremie wyczkaśnie. Trzy samąż wywiorstne, grem zacztęci wzdyżmy, apelajna sękliwa, probajkę kuci, grenie.
lampa się odmurczy i goła powróci. O, zobaczcie, zobaczcie! Tam jest stara astrobaza! To astrobaza Solaris, drona Łazik. Musimy natychmiast sprawdzić jej stan. Stan sprawdzić. Torry! Torry! Kla, 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 klapauc już. No, drona! Łazik! Co się dzieje? Trol! Trol! Truco! Klapauc już! Klaco? W astrobazie spotkali ojców! Ojców? Przecież to maszyny! O, to najsławniejsi konstruktorzy w galaktyce! Jak to? No, przyznaję, to ich pierwsze próby nie do końca udane. To znaczy? Inżynier Trurl skonstruował dronę, a konstruktor Krapauc już zaprojektował Łazika. A przecież to postacie z bajki, a dokładnie z bajki robotów. Robotów, robotów. Czyli to wszystko jest o was, a wymyślił to wielki pisarz Stanisław Lem, mój ulubiony. Wymyślił nawet ten ocean? Ja potrafię nie tylko sterować orbitą swojego globu, ale też materializować tęsknoty i marzenia. O, naprawdę? Ciekawe, czy potrafisz zmaterializować moje tęsknoty i marzenia. Idź do astrobazy, to się przekonasz. Gdzie my jesteśmy? Pil! Jesteśmy w astrobazie. Ha! To stara biblioteka! O, jak z XX wieku! Na półkach książki i szuflady pełne przeźroczystych taśm z obrazkami. To mikrofilmy. W połowie XX wieku fotografia była najpojemniejszym i najtrwalszym nośnikiem pamięci. Nie? Ale przecież ta cała wielka biblioteka zmieściłaby się w telefonie albo w małym pendrive'ie. To są właśnie wspomnienia, które materializuje ocean Tichy. Tichy? Ta zielona galareta? Słyszę. Poszukiwanie planet pozasłonecznych i pozaziemskiego życia jest jednym z głównych zadań astronomii i marzeniem ludzkości. Pierwsze planety wokół wymarłej gwiazdy, tak zwanego pulsara, odkrył Polak Aleksander Wolszczan. Dziś planet wokół innych gwiazd znamy już tysiące. Wiele z nich otrzymało niedawno narodowe nazwy własne. Dla Polski wybrano planetę wokół gwiazdy podobnej do naszego Słońca, leżącej w gwiazdozbiorze Pegaza. Planetę tę odkrył zespół polskich astronomów pod kierunkiem Andrzeja Niedzielskiego. Planecie nadano imię Pirx, zaś macierzystej gwieździe Solaris. Obydwie nazwy związane są z twórczością sławnego polskiego pisarza Stanisława Lema. Jest on autorem utworów z gatunku tzw. fantastyki naukowej, w tym opowieści o pilocie Pirksie oraz powieści Solaris. Utwory Stanisława Lema przetłumaczono na kilkadziesiąt języków i są znane na całym świecie. W powieści Solaris była to nazwa bazy naukowej,
na planecie pokrytej zdumiewającym świadomym oceanem. Planeta Pirx jest trochę większym od Jowisza gazowym olbrzymem, obiegającym gwiazdę Solaris co 9 miesięcy. Jej orbita mieści się w tak zwanej ekosferze, czyli obszarze wokół gwiazdy, w którym może występować płynna woda. Można przypuszczać, że tak jak wokół naszego Jowisza, krążą tam liczne księżyce. Być może jeden z nich jest pokryty oceanem? Być może żyjące tam bakterie w wyniku długotrwałej ewolucji dały tam początek jednemu wielkiemu organizmowi sterującemu w rozumny sposób swoim globem. Kto wie? Oceanie Tichy, chciałabym cię przeprosić. Przeprosić? Nie wiedziałam, że jesteś żywą, czującą i myślącą istotą, ale dzięki tobie byłam w bibliotece Stanisława Mlema. To było moje marzenie. Przepraszam, że w ciebie nie wierzyłam. Nie czuję urazy. Ale jeszcze nazwałam cię, zieloną galaretą. Skąd miałaś wiedzieć, kim jestem? Na waszej planecie życie, aby przetrwać, wyewoluowało w miliony gatunków i miliardy organizmów. No właśnie, a Ziemię wciąż nawiedzały jakieś kataklizmy. Jak nie zlodowacenie, to meteoryt, który zabił dinozaury. Dla Iona najważniejsze było utrzymanie się na orbicie wokół Pirxa. I powstał organizm, który potrafi nad tym wszystkim zapanować. Ocean Tichy. To było możliwe tylko dzięki sterowaniu własną grawitacją. Tak wiem, to te siły pływowe. Dobrze, że Robi połknął Wikipedię i nam to wszystko wyjaśnił. Ale chyba musicie już lecieć. Rakieta czeka. Tak, to żegnajcie. Gwiazdo Solaris, planeto Pirx z księżycem Ionem i ty, nadzwyczajny oceanie Tichy. Lećcie, lećcie. Tylko mówcie, że was tu nigdy nie było. Nadszedł czas pożegnania, odlatuje Urania. Nowy wszechświat w kolejnych odcinkach. Najtrudniejsze odsłaniać, o kosmosie pytania, choć to tylko jest mała dziewczyna.